Pierwsza studniówka odbyła się 13 stycznia w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Płońsku. Niektóre z maturzystek docierały na bal w niekonwencjonalny sposób. Każdy z młodych gości musiał potwierdzić tożsamość i przejść kontrolę bezpieczeństwa. Później czekały tylko same atrakcje. Zapytaliśmy rodziców, czym dla nich jest ten wieczór. To jest ostatni moment, w którym nasze dzieci zostają jeszcze w domu. I to jest pierwszy ich w życiu taki prawdziwy bal, bal studniówkowy w naszym pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Henryka Sienkiewicza w Płońsku. Na bal przybyło 138 maturzystów, a łącznie bawiło się 396 osób. To jest moment, na który każdy czeka. I to jest moment, którego nikt doczekać się nie może, a jak nadchodzi, to już przychodzi ten stres. Są czasami łzy, że to już ten moment, no ale każdy go musi przeżyć i my chcemy go przeżyć jak najlepiej. Dzisiaj jest to takie coś niesamowitego, bo to zbieramy się wszyscy z rodzicami, z osobami towarzyszącymi, masa ludzi zaangażowanych w to, żeby ta studniówka była jak najlepsza i to będzie na pewno niezapomniane. Korytarzami pięknie przystrojonej szkoły maturzyści podążali w kierunku sali gimnastycznej, która tego dnia została salą balową. Uroczystość studniówkowa rozpoczęła się, jak nakazuje tradycja, od poloneza. Pierwszy z korowodów poprowadził dyrektor szkoły. Młodzież, pięknie ubrana, dostojnie podążała za nim. Piękne kreacje dziewcząt, nienaganne stroje młodych mężczyzn. Wyraźnie było widać, jakie towarzyszą wszystkim emocje. To jest dla mnie taki ostatni krok przed maturą. Po feriach zacznie się taki już okres przygotowawczy, który no, trzeba będzie podkręcić jednak tempo. Przygotować się do tej matury jak najlepiej, co sobie i każdemu życzę. I na pewno jakiś moment zapamiętamy z tej studniówki. Przyszedł czas na kolejną grupę, która zaprezentowała się zgromadzonym w polonezie. Skupienie, wzruszenie, czasami lekki uśmiech rysowały się na twarzach tańczących. Tak jak poprzednicy, wyglądali pięknie, demonstrując kilkunastominutowy układ taneczny. No muszę przyznać, że studniówka to był temat, który nas bardzo połączył, naszą klasę, bo różne perturbacje związane z organizacją studniówki, różne problemy tak naprawdę sprawiły, że nasza klasa się zjednoczyła i dopiero poczuliśmy te więzi, które nas łączą. Więc no, myślę, że te więzi pozostaną na jak najdłużej, bo fantastycznie się dogadujemy. I tu pozdrowienia dla mojej klasy. Wreszcie nadeszła trzecia odsłona pięknego poloneza w wykonaniu pięknej młodzieży z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Płońsku. Ta grupa miała największą widownię, ale nie było po niej widać tremy. Podobnie jak poprzednie dwie grupy, wytańczyła cały wcześniej misternie przygotowany układ. Sala, pięknie przystrojona, wytwornie ubrani maturzyści i ich goście, stworzyli wyjątkowy tej nocy klimat. Zapytaliśmy, jak rodzice traktowali przygotowania dzieci do tak ważnego wydarzenia. Rodzice bardzo przeżywali, robili bardzo zdjęć. Oczywiście uśmiechy nie ginęły z ich twarzy i na pewno cieszą się równie tak samo jak ja. Dyrektor szkoły dokonał uroczystego otwarcia balu studniówkowego. Po nim głos zabrali zaproszeni goście, którzy podkreślali wyjątkowość spotkania. Zauważyli, że to jedyne i niepowtarzalne wydarzenie dla obecnych na sali maturzystów i ich rodzin. Dziękowali za zaproszenie, życząc wspaniałej zabawy, ale przede wszystkim powodzenia na maturze i dostania się na wymarzone studia. Kochani, życzę Wam udanej matury, wspaniałych wyników, zadowolenia z tych wyników i osiągnięcia tego, co sobie zaplanowaliście. Oby to był najlepszy rok w Waszym życiu. W kolejnej odsłonie w scenkach kabaretowych uczniowie przedstawili, w jaki sposób postrzegają swoich nauczycieli. Odbyło się kilka rozpraw sądowych. Był prokurator, adwokat z urzędu, świadkowie i oczywiście sędzia. Skazuję Annę Biernacką, Annę Janiszewską, Marcina Socika, Barbarę Sawczyk-Gołaszewską, Iwonę Lewandowską oraz Martę Domańską na dalszą współpracę z ich klasami. Jako wychowawcy i mentorzy, na owocną pracę i na jak najmniej stresu związanego z nauczaniem. Wreszcie przyszedł czas na długo oczekiwany wspólny posiłek. Na stołach było wszystko, o czym można było pomarzyć. Gorące dania, napoje. Maturzyści posileni mieli przed sobą ostatni obowiązek tej nocy, ale bardzo przyjemny.
klasy kolejno pozowały do wspólnych, pamiątkowych fotografii. Maturzystki eksponowały czerwone podwiązki, które zadawały szyku, ale tradycyjnie miały być dobrą wróżbą przed majowymi trudami. Po sesji fotograficznej rozpoczęła się zabawa. W rytmach muzyki z ostatnich dziesięcioleci wszyscy ruszyli do tańca. Były hity polskie i zagraniczne, ale patrząc na bawiących się, dla nich miało to mniejsze znaczenie niż wspólne przeżywanie pierwszego i ostatniego takiego spotkania w ich życiu. TVMazowia.pl przyłącza się do życzeń. Trzymamy kciuki za jak najlepiej zdaną maturę i oczywiście indeksu na wymarzoną uczelnię. I jeszcze jedno. Obiecujemy, że będziemy Wam towarzyszyli podczas majowo-czerwcowych zmagań. Do zobaczenia wkrótce.